Witamy Państwa na antenie Racjonalista TV. Jest z nami Rafał Maszkowski, działacz niepodległościowy, specjalista od internetu i specjalista od Radia Maryja, którego Państwo już znają z trzech filmów na naszym kanale. Naszym zdaniem bardzo ciekawych, bardzo jakby ważnych, żeby zrozumieć to, co się dzieje w naszym kraju. No niestety, no, Radio Maryja ma spory wpływ na naszą mentalność, nie mówię, że naszą osobiście, ale na mentalność naszego kraju, naszych rodaków. Powiedz mi, o czym dzisiaj chciałbyś powiedzieć naszym widzom? No, tematów jest bardzo wiele, które możemy poruszać. Chciałem dzisiaj powiedzieć o werbowaniu dzieci i młodzieży przez Radio Maryja. Jak wiadomo, większość słuchaczy Radia Maryja, no również to dotyczy w jeszcze większym stopniu widzów telewizji Trwam, jest w starszym wieku. No, są to osoby no, starsze, czy nawet w wieku podeszłym. No i oczywiście zarządzający tymi mediami, czy właściciele tych mediów, no, starają się złapać jakiś nowy narybek. No i robią to powiedzmy dwoma kanałami. Znaczy, z jednej strony werbują dzieci, z drugiej strony jeszcze młodzież. Jeżeli chodzi o dzieci, to ma to taką formę organizacyjną podwórkowych kół różańcowych dzieci. W przypadku młodzieży to do pewnego momentu była to organizacja właśnie też przy Radiu Maryja, która się nazywała Młodzieżowa Koła Przyjaciół Radia Maryja, która to organizacja tak właściwie się rozpadła, rozlazła i zniknęła. Także zjazdy tej organizacji doroczne w tej chwili już nie są nazywane zjazdami właśnie młodzieżowych kół, tylko zjazdami pielgrzymkami młodzieży. Sama organizacja praktycznie znikła. Jeśli chodzi o dzieci, to no nie wiem, na ile to było spontaniczne, być może do pewnego stopnia. Jest taka organizatorka tych kół różańcowych dzieci, która gdzieś tam w drugiej połowie lat 90. być może sama wymyśliła, nie wiem, czy zainspirowana przez jakichś dorosłych, właśnie takie kółko różańcowe. To jest Magdalena Buczek. Obecnie to jest dorosła osoba, która już skończyła wyższą szkołę, która należy do Ojca Rydzyka, wyższą szkołę kultury społecznej i medialnej. Ale kiedy rozpoczynała tę działalność ponad 15 lat temu, no to była dzieckiem. No i została przygarnięta przez Radio Maryja. Ma tam swoją stałą audycję co tydzień. Zresztą Radio Maryja w ogóle ma jakby dużo na reprezentację programów dla dzieci i dla młodzieży. No i te koła różańcowe odmawiają różaniec, spotykają się, są zjazdy lokalne, takie regionalne i raz do roku jest zjazd ogólnopolski tych kół. No te zjazdy to jest jakaś msza, przemówienia, trochę śpiewania. Występuje tam czasami, zwłaszcza na tych ogólnopolskich zjazdach, biskup Długosz, który się zajmuje śpiewaniem, no i właśnie tam też z tymi dziećmi śpiewa. Ma ładny głos? No w sumie nie najgorzej śpiewa chyba. To nie dlatego go wybrali. Myślę, że to jest... Jakieś tam ma zdolności rzeczywiście muzyczne. No i odbywają się te zjazdy. Podawane są też czasami informacje o liczebności tej organizacji. I to jest właśnie bardzo dla mnie ciekawe, że ten, jeżeli się słucha tych informacji o liczebności, to krzywa rośnie. No od zera, tam gdzieś około 98 roku, szybko urosło tam do 40 tysięcy, potem 100 tysięcy, no i tak gdzieś koło tam tych 150 tysięcy trochę się zatkało i ta krzywa tak wygląda, jakby ona tak jakieś asymptoty wręcz zmierzała. Aha. Natomiast sądząc po zjazdach, to zjazdy są znacznie mniej liczne. I w ostatnich latach wręcz kiedyś, no przynajmniej z jakichś tam danych kościelnych wynikało, że sięgały na 20 tysięcy osób. Ostatnio to jest kilka tysięcy, a nawet chyba nie wiem, no odliczone do 3 tysięcy. Tu gdzieś mam nawet jakiś spis, tak nawet około 2 tysięcy. Co oczywiście no, jest dużą liczbą, ale w porównaniu z liczbą podawanych członków organizacji, to ten rozdźwięk jest coraz większy właściwie. No tak, widzę. Przepaść potężna. Tutaj jeszcze jest taka czerwona kropka w około roku 2006, właśnie koło tej niebieskiej linii. To jest z kolei informacja z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, który właśnie podał, że te
podwórkowe koło różańcowe mają bodajże 8 tysięcy członków. No i to jest ogromna różnica, te 8 tysięcy, a tutaj w tym czasie była mowa o 140 tysiącach członków. Także no jest to taki, to są takie dziwne cuda statystyczne, lecz to nie w tym jednym przypadku, tylko dzieją się w Radio Maryja cuda statystyczne. Aczkolwiek no wiadomo, że Radio Maryja z pewnością chciałoby pozyskać młody na rybek. Chciałoby setki tysięcy, tak. Tam 100 tysięcy ale no, dzieci pozyskać. Być może jest to tylko propaganda, a nie prawda. No więc trochę pozyskują, no się pozyskują poprzez, no bywają takie rodziny właśnie, gdzie te dzieci są tak wychowywane, że same tam no, słuchają Radia Maryja w domu na przykład i w ten sposób te codzienne audycje dla dzieci też do nich trafiają. No, są jakieś katechetki czy katecheci, czy różne takie osoby, które werbują. Jeśli chodzi o same audycje, no to są, no to właściwie nic tam szczególnego się nie dzieje. No czasami się zdarzają jakieś reklamy właśnie przedsięwzięcia Ojca Ryzyka, ale to są jakieś piosenki, bajki, jakieś opowieści z Biblii. No, bywa też nadawana hagiografia, taka biografia kardynała Wyszyńskiego z lat młodości. Takie opowieści o Stefku, który no, ogólnie był niezwykle grzeczny i no, prawie że cuda czynił. I co one się tak ciągną latami, te opowieści o tym no, Stefku? No to jest jakaś jedna książka, która jest czytana w odcinkach, tam w jeden dzień tygodnia jest czytana. Nie wiem, ile tych opowieści jest, no pewnie to się ciągnie parę miesięcy, myślę, że czytanie takiej książki. No mi te opowieści przypominają trochę opowieści o Soso. To były takie książki wydawane w latach 50. Soso to było takie przezwisko w młodym wieku Józefa Stalina. No, tak się domyśliłem. No, i, właśnie, i ten Soso był też taki właśnie no, wspaniały. Fajny, wspaniały, taki ogóle, prawdziwy przyjaciel. Taki, no właśnie. Także to właśnie takie opowieści hagiograficzne. No, jeden dzień w tygodniu jest, w zasadzie to jest taka reklama, pisma dla dzieci, które też Radio Maryja no, przy innych okazjach reklamuje, ale właśnie tej audycji dla dzieci jest też reklamowane. No i w zasadzie no, można przypuszczać, że te podwórkowe koła różańcowe były pomyślane jak taki właśnie przedsionek do tych młodzieżowych kół przyjaciół Radio Maryja, żeby jak już te dzieci dorosną, żeby trochę, że już staną się młodzieżą, no, żeby wstąpiły do kół młodzieżowych. Ale koła młodzieżowe właśnie marnie przędły i padły. Właściwie takim sposobem Radia Maryja na młodzież no to jest Wyższa Szkoła Ojca Ryzyka, czyli należąca do jego fundacji, która się nazywa Lux Veritatis, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, no, która ma chyba no, kilkuset uczniów, no, studentów w zasadzie. No i kiedy są analogiczne też zjazdy młodzieżowe, też na Jasnej Górze, tylko tam w innym tygodniu czy w innym miesiącu. Ostatnio chyba to w maju się odbywają, czasami w maju, w czerwcu, gdzieś tam są te doroczne zjazdy, no to bywa, że znaczną częścią tych zgromadzonych właśnie są studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przywiezieni autokarami. Także to jest jakaś taka mocna podstawa do pracy z młodzieżą, chociaż niekoniecznie każdy, kto ukończy tę szkołę, potem zostaje propagandystą Ojca Ryzyka. Wiele z tych osób gdzieś pracuje zupełnie gdzie indziej. A ona jaki ma poziom? Bardzo zły? Chyba nie. No, wydaje mi się, że tam wykłada się trochę różnych mądrych rzeczy, ale też są no, wykłady Ojca Ryzyka, no, które są takie mniej więcej takie, jak na antenie słychać. Nie? Czyli wiele szkół religijnych postawili na trochę dobrych nauczycieli, żeby jednak ludzi zachęcić do tej szkoły, a nie tylko takich zupełnych fanatyków, tak? Tak, no są tam ludzie, którzy się znają, no, czy na komputerach, czy na retoryce. No, politologia jest trochę naciągana, ale też no, ci, którzy tam coś wykładają, no, coś wiedzą. No nawet nie wiem, czy jest nadal kontynuowany taki kierunek dyplomacja, no bo kiedy PiS był u władzy, no to właśnie chyba był taki pomysł, żeby to była kuźnia kadr dyplomatycznych dla PiS-u, no ale jakoś to się skończyło, czy przerwało chwilowo. No, może niestety wrócić, tak jak powiedziałeś o tym przerywaniu się. Także nie wiem, jak to będzie. W ogóle ta szkoła Ojca Ryzyka wyrosła z... Znaczy wcześniej były organizowane przy Radiu Maryja takie kursy dziennikarskie i kursy samorządowe. No, tak próbowałem kiedyś wypytać jednego znajomego, który właśnie jakoś trafił na te, no bo tak poprzez rodzinę trafił na te kursy dziennikarskie, jako na taki jakby rodzaj studiów już w
wtedy, chociaż formalnie to chyba nie były studia, czy może jakiś taki był kurs, no to no jakoś tak nie bardzo chciał na ten temat mówić, no stwierdził po prostu, że antysemityzm tam panował. No co nie dziwi, no bo na falach Radia Maryja też to jest antysemityzm. No jest, jest trochę, może trochę mniej niż kiedyś, ale no, jeszcze w tamtych dawniejszych czasach tego było znacznie więcej. No i ludzie trafiają, no właśnie czasami w ten sposób, że rodzina ich tam jakoś popycha w tym kierunku, albo też takie historie na antenie można usłyszeć właśnie, że babcia tam obiecała, że sfinansuje wnuczkowi studia, tylko jeżeli pójdzie do szkoły Ojca Ryzyka. No i właściwie, jeżeli ktoś nie dysponuje funduszami, no to co ma zrobić w takiej sytuacji, nie? Czy siedzieć w domu z obrażoną babcią, czy jednak pójść no, na takie studia. No tak, no w sumie jak nie ma ktoś pieniędzy na studia, no to rzeczywiście jest pewien dylemat, prawda? Babcia. No zwykle w takiej rodzinie i tak właśnie no, jakaś ideologia panuje, no, która pewnie może być zbliżona do tej ideologii, którą Ojciec Ryzyk propaguje. No i teraz, znaczy szkoła to jakby jest jeden fragment, natomiast Ojciec Ryzyk próbuje też szukać, no kiedy te młodzieżowe koła się jakoś tam słabo rozwijały, to jeszcze ojciec Andrukiewicz pracował w Radio Maria, potem chorował i zmienił przydział, także już nie pracuje tam. No za jego, kiedy on tam pracował, no to koła właściwie no całkowicie podupadły. Liczba członków, znaczy uczestników zjazdów tych młodzieżowych kół w Częstochowie no spadła tam do 3000, potem 1000, potem jeszcze mniej. No i ojca Andrukiewicza zastąpiła potem nowa ekipa, która miała mnóstwo różnych pomysłów. No więc jakieś były pomysły, żeby były wycieczki do rozgłośni, żeby zrobić audycje wyjazdowe, żeby gdzieś pojeździć w inne miejsca i tam na miejscu jakąś zrobić audycję z transmisją. No to jeszcze pomysł ojca Andrukiewicza, zaśpiewajmy chórem, aż się zwalą mury. To był pomysł, żeby różne chóry przyjechały. W 2010 roku to był taki pomysł właśnie, żeby jakoś rozkręcić to wszystko, ale chyba żaden chór nie przyjechał, tylko jakieś dwa były takie, no, takie bardziej zawodowe chóry zostały tam sprowadzone na ten zjazd. Za pieniądze, tak? Zaproszone po prostu. No nie wiem, czy za pieniądze, bo to są też jakieś takie środowiska religijne. Nie wiem, może za pieniądze, może nie. No i są jakieś różne inne pomysły na atrakcyjnianie, jakieś fajerwerki, no takie. O tych fajerwerkach to niedawno słuchałem właśnie takiej dyskusji słuchaczki, która właśnie mówiła, że to bardzo niebezpieczne, niezdrowe i żeby właśnie fajerwerków nie puszczać, że to niedobre, była długa dyskusja. No jeszcze inne pomysły to były, żeby młodzież przyjeżdżała na zjazdy w Kaliszu, to są takie, to jest taki kościół tam imienia świętego Józefa w Kaliszu, gdzie co miesiąc właśnie są transmisje, no i właśnie, żeby jeszcze tam młodzież ściągnąć, ale to jakoś nie wypaliło. No i różne też są pomysły połączenia działalności szkoły Ojca Ryzyka z tym, z wyjściem trochę na zewnątrz. Także takim jednym z pomysłów, chyba może nadal kontynuowanym, są akademickie spotkania z mistrzami. No i ci mistrzowie to różni bywają. No, jednym z tych mistrzów tam za pierwszym razem, kiedy tam były te zajęcia, to był Antoni Macierewicz. Także to wspaniały mistrz, mistrz nad mistrze. Także to rzeczywiście ci mistrzowie... No, przyszedł z brzozą jakąś? Nie no, on właśnie on nie wierzy w brzozę, więc chyba powinien unikać brzozy. No jeszcze kolejnym takim punktem, czy takim przedsięwzięciem, które ma przyciągać młodzież, to jest Radio SIM, to jest rozgłośnia radiowa, kanał. Nie Radio Maria, tylko osobny kanał radiowy, z tym, że internetowy, obsługiwany przez uczniów szkoły Ojca Ryzyka. No, czasami mając jakieś długie przerwy w działalności i czasem trudno jest w ogóle kogoś tam znaleźć w tym internecie, no, ale jakoś tam działa i są audycje. Czy jest wielu słuchaczy, trudno powiedzieć, nie sądzę, żeby pewnie w ogóle mało kto wie o tym, no tutaj propagujemy właśnie. Może ktoś będzie chciał posłuchać. Tak, zachęcamy Państwa do słuchania kanału SIM. Tak? Radio SIM. Ja tak się zastanawiałem, czy to nie jest rozgłośnia imienia Igo Syma. To był taki bodajże aktor, który był kolaborantem w czasie II wojny światowej. Ale nie, to jest jakieś coś tam, spotkania, młodzież, nie pamiętam, jakiś skrót od taki z czegoś tam wzięty. No a jeśli chodzi o ostatnie miesiące, to rozwijała się akcja wyjazdów do szkół.
No i ta akcja została tak lekko przyhamowana, no nie wiem całkowicie, ale trochę przyhamowana przez oświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Kluzik-Rostkowskiej, która tam przypomniała, że te zajęcia powinny być za zgodą rodziców i nie w czasie lekcji. No więc być może trochę przystopowała tę działalność. No, działalność polegała na tym, że właśnie, że pracownicy czy uczniowie tej szkoły opowiadali właśnie o manipulacjach. No oczywiście manipulanci to nie my, to tam jacyś oni manipulują. Oczywiście słuchacze, no, nie znający programu Radia Maria, no, pewnie nie wiedzieli, że te informacje o manipulacjach dotyczą o znacznie większym stopniu programu Radia Maria czy telewizji Ojca Rydzyka niż innych mediów. No więc to było takie, no, taka metoda, taka łapaj złodzieja, łapaj manipulanta. No, mająca też jakoś tam przekonać, no, na przykład do tej szkoły Ojca Rydzyka, zwerbować do chętnych do tej szkoły. Także, znaczy innym takim kanałem jeszcze wyjścia do młodzieży, no to jest współpraca z innymi środowiskami kościelnymi, które ściągają młodzież. Także pamiętam, że tam parę lat temu było takie spotkanie, tam było paru takich właśnie księży czy zakonników, którzy jakieś organizują wielkie zjazdy młodzieżowe, tam Ojciec Góra i tam jeszcze parę innych osób. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Tak, Panie, przecież tylko wiem. No i widać, że jakaś tam współpraca się nawiązywała. No, ale w sumie nie za wiele z tego chyba wynikło. Odbywają się jakieś audycje przed jakimiś tam spotkaniami. Jakiś tam zakon organizuje jakieś spotkanie gdzieś tam w górach, czy no i takie audycje zapowiadające te spotkania. No i regularnie występują też działacze Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Radio Maria. Ale te audycje, no, czasami wywołują jakiś odzew. Nie wiem, na ile to może to być odzew, no, znajomych tych osób, które występują na przykład, a trochę może i rzeczywiście jakichś słuchaczy. Ale na przykład, kiedy słuchałem ostatnio audycji o liturgicznej służbie ołtarza, no to zadzwoniło do niej z 10 osób albo nawet więcej. Właściwie sami, no, ludzie w średnim wieku albo wręcz w starszym wieku, nawet się przedstawiający jakaś tam jaka babcia z wnuczkami, którzy wnuczkowie już tam są ministrantami. Były dwa telefony od osób wyraźnie w młodym wieku, ale takie z jakimiś kpinami, drwinami, jakimiś dowcipami. Także no, czasami te audycje tak wyglądają. Tradycyjnie już mówi się w tych audycjach, że właśnie, żeby nie dzwonili ci starsi, żeby dali miejsce młodym. No, ale nie zawsze się to udaje. I pamiętam, że ojciec ten Drukiewicz właśnie bardzo nerwowo reagował na tych kolejnych starców dzwoniących do audycji dla młodzieży. To jest strasznie śmieszne. No, a teraz oni starają się jakoś to tak cieniej ująć albo podać jakiś limit wiekowy. No, ale jest to trudne, no bo tych słuchaczy w wieku młodzieńczym jest bardzo niewielu. A rwących się do anteny starszych osób jest mnóstwo. Czyli Radio Maryja na razie się wpisuje jednak w oczekiwania ludzi starszych, można powiedzieć, wyciągasz takie wnioski. Tak, no to przemawia do ludzi starszych jakiegoś może sposobu myślenia, oczywiście nie wszystkich, no nie no nie, no wiadomo, mniejszości. Ja powiem szczerze, że ja poznałem wiele babć ateistek, które chodziły w moherowych beretach, także tą nazwę moherowe berety. No, moher był modny. Tak, no należy przemyśleć, nie? No nie, chyba był taki okres za komuny kiedyś, że tylko moherowy beret można było kupić, jak ktoś był kobietą. Nie, no może aż tak to nie, ale pamiętam, że to było popularne. No. Była włóczka moherowa i to było. No, no także to. No ale wiadomo, że to jest tylko pewien symbol, tak? Więc jak jakaś babcia jest mądra i też nie lubi Radia Maryja, to mam nadzieję, że nam wybaczy te uogólnienia, tak? Ale nie, niech nosi moherowy berecik, tylko no niech się nie gniewa, prawda? Bo wiadomo, jak to jest. Jakoś trzeba nazywać osoby, które no, chcą kształcić młodych Polaków, niekoniecznie w tą stronę, która przysporzy naszemu państwu postęp i dobrobyt i otwarte, przyjazne dla siebie i dla innych społeczeństwo, prawda? Bo tutaj w tym momencie o tej przyjaźni, no, budowanej na przekazie Radia Maryja, no ciężko mówić, prawda? Jednak pojawia się tam za dużo ksenofobii, za dużo antysemityzmu. To jest uczenie, no, pewnych schematów. Tak, no. No, antysemityzm jest takim kodem kulturowym, który jest bardzo dogmatycznie przekazywana religia, prawda? Rozpoznawany, czy homofobia, no też jest tam bardzo często. Także tak? Mówi się dużo tam o homoseksualizmie, tak homofobicznie? No, tak, oczywiście. No właśnie. Nawet łącznie z jakimiś obelgami, także to
jakimiś obraźliwymi określeniami. Także no, ksenofobia jest tam no, cały czas w tym Radiu Maria rozpowszechniana. No i jeżeli ktoś się może wychował w takim środowisku, no to może nawet w młodym wieku może przyglądać się jakby do tego stylu i uważać, że, no, że zawsze jak się ograniczy liczbę źródeł informacji, to wtedy może się zamknąć w takim błędnym kole, kiedy właśnie mamy jakieś przyswojone informacje. Jakby z natury rzeczy ludzie chętniej przyjmują za prawdę to, co pasuje do ich poglądów. Jeżeli korzystają z takiej różnorodności mediów, jak Radio Maria, Telewizja Trwam i Nasz Dziennik i koniec, no to wtedy siłą rzeczy ich po paru latach korzystania tylko z takich mediów, no to poglądy no, muszą być wykrzywione i dalekie w rzeczywistości. A jak Radio Maryja ma się na przykład do takiej organizacji jak Młodzież Wszechpolska? Czy to pojawia się ten kontakt, czy niezbyt? Czasami tak. Znaczy zdarza się, że pojawiają... Znaczy to Radio Maryja, czy no i również Telewizja Ojca Ryzyka transmituje te marsze 11 listopada, w których też tam no, różne organizacje tego rodzaju uczestniczą, czy organizują. Jakieś przeprowadzą wywiady z tymi ludźmi. Jakimiś tam faszystami węgierskimi i polskimi. No, także, ale w zasadzie to chyba nie jest to jakby jakaś taki główny nurt tej młodzieży radiomaryjnej, no, która w ogóle się rozpłynęła. Znaczy jeszcze za czasów tych młodzieżowych kół tam się zdarzali właśnie jacyś tacy działacze chyba tej młodzieży wszechpolskiej. Natomiast no, w tej chwili to właściwie najwięcej tak liczebnie i najczęściej to jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży się pojawia. No chociaż są jeszcze różne inne grupy, no są jakieś jacyś klerycy występują, Ruch Czystych Serc. Panie, przecież Ty to wiesz, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Jakieś inne grupy młodzieżowe, kościelne, związane z jakimiś zakonami. No te kościelne Dni Młodzieży są reklamowane też i jakaś grupa, która to organizuje, też tam występowała. Także to tak trochę jak z tymi partiami politycznymi, które Radio Maria w pewnych momentach próbowało robić własne partie polityczne i tak po 10 razach jakoś chyba się już poddało. Ostatnio to był ten Ruch Przełomu Narodowego. Znacznie lepiej wychodzi podkładanie swoich ludzi na listy no, dużych partii skrajnych, właśnie takich jak PiS. No i podobnie jest z tą młodzieżą, to, że właśnie trochę lepiej wychodzi współpraca z jakimiś strukturami młodzieżowymi, które już są gotowe, a budowanie swoich no, jest trudne i właściwie tak nie bardzo wiadomo, na czym można by je budować, znaczy, bo są jakieś takie ustalone struktury kościelne no i właściwie co innego to Radio Maryja miałoby dawać tej młodzieży. No to prawda, to rzeczywiście mają z tym problem. Dziękujemy bardzo Rafale za kolejny odcinek naszej serii dotyczący młodych ludzi. No i prosimy Państwa o komentarze, bo ogólnie istnieje takie przekonanie, że Radio Maryja to są głównie te stare babcie, starzy dziadkowie, moherowe berety. No ogólnie tak jest. Tak, właśnie. Zdarzają się osoby też różne. No ale właśnie, zdarzają się też młode osoby, no i jest mnóstwo prób właśnie dotyczących pozyskania młodych ludzi. No i tutaj właśnie chciałbym prosić właśnie głównie młodych odbiorców naszej audycji z kolei, no żebyście się wypowiedzieli, co o tym sądzicie. Daliście się pozyskać, choć na parę miesięcy, na parę lat? No może ktoś był w młodzieżowych kołach. No właśnie, zwierzcie się z tego, opowiedzcie nam o tym. Żałuję, że już przestały działać. Jak wiecie, u nas jest wolność słowa, nikt wam krzywdy nie zrobi. Co najwyżej się z kimś pokłócicie troszeczkę, a opowiedzieć no tak o tym warto. Myślałem, że słuchacze mogą w ogóle jakieś tematy interesować, których nie poruszałem. No tak, oczywiście. Pewnie no, za jakiś czas pewnie będę wymyślał, sformułował jakiś kolejny temat, może ktoś ma jakieś propozycje, które chciałby o czymś konkretnym posłuchać, jakimś aspekcie działalności Radia Maria, który może akurat znam i mogę opisać. Także zapraszamy do tych wszystkich uwag w komentarzach. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.